Gotowi, drodzy Państwo, kamery włączyliście? Żeby ktoś potem nie miał pretensji, że nie włączył kamery. Każdy ma prawo, drodzy Państwo, nagrywać, robić zdjęcia, filmować. Poprosiłbym się od dzisiaj już akredytować, żeby potem był kontakt z taką osobą odnośnie materiału. I to nie w sensie jakości, tylko w sensie napisów, podpisów i tak dalej. Drodzy Państwo, tak? Jeszcze? No bo co, tutaj Pan miał drugą kartę. Aha, drugą kartę, tak? Dobrze. Ale macie 23 karty. No, 22. Ale pan miał... Warszawa. A Warszawa, to też powiem, rozumiem. Czyli Warszawa dla Ciebie powinien dać. Dobra. Drodzy Państwo, mam przyjemność. Dzień dobry. Jest 19 grudnia 2015, anno domini 2015. Jest godzina 12.15, 12.16. Za opóźnienie przepraszam wszystkich bardzo serdecznie. Niniejszym otwieram obrady Sejmu Walnego, 11 sesji, tutaj w Starym Wiśniczu. Ja może, drodzy Państwo, na początek, o bardzo dziękuję, drodzy Państwo, jakby ktoś chciał się jeszcze zapoznać, ale nie miał tego uniwersalu, to oczywiście ja za chwilę dysponuję, żeby zawsze można było podejść tutaj do sekretariatu i sobie wziąć, przeczytać sobie, przypomnieć, a oczywiście w skrótowej wersji odczytam, jest tego bardzo dużo. Natomiast na początku zawsze jest ta formuła przywitania, więc chciałbym, żeby, ponieważ pojawili się nowi posłowie, ja myślę, że przy okazji policzymy, mimo pana Krzysztofa, musimy wybrać przynajmniej jedną osobę i to będzie początek, do komisji skrutacyjnej, czyli osoba, która zastąpi godnie pana Krzysztofa Piotra Leszczyńskiego, bo musimy mieć komisję skrutacyjną. Z sądu tego, proszę mówić, Sejmu Walnego nie musi być dzisiaj, bo nie ma panów, którzy zakłócają, przynajmniej wyjściowo. Nie widzę takiej potrzeby, ale gdyby była potrzeba, zrobimy pierwszy raz sąd taki Sejmu Walnego, Konfederacji, 6-osobowy lub 3-osobowy lub 5-osobowy otrzymy jak. Także się poradzimy sobie w sensie takim dyscyplinarnym. I jeszcze jedno nowo, drodzy Państwo, jest taka niebieska kartka, która pozwala Państwu jeszcze bardziej czuć się gospodarzami u siebie. To znaczy ta kartka wstrzymuje, gdybym się przejęzyczył, pomylił, powiedział coś nieścisłego, ktoś chciał w danym momencie zabrać głos, to wtedy podnosi tą kartkę niebieską i wtedy ja wiem, że powinienem udzielić jak najszybciej bez zbędnej zwłoki głosu. Ja natomiast się uzbroiłem w taką kartkę, drodzy Państwo, taką kartkę koloru takiego pomarańczowego, ale to nie jest na Państwo, żebym mógł napominać, żebyście mnie Państwo rozumieli. Sami Państwo widzicie, jak są obrady w tej chwili w Sejmie na Wiejskiej, w tym bolszewickim. To znaczy tam, żeby posłom dać głos, trzeba ich zlimitować do około minuty. Oni mają minutę na wypowiedzi. No minutę, no to nic nie można praktycznie powiedzieć. No a marszałek za przedłużenie tej minuty czy zachowanie dziny daje karę do 2,5 tysiąca złotych. Ma takie, tak same sobie takie prawo przegłosowali i 2,5 tysiąca złotych za zachowanie jakieś tam, powiedzmy, niewicujące powagi, to polega często na przedłużeniu tego i wtedy jest napomnienie. Ja bym stosował inne metody. Ja bym stosował metody, żeby na jednej sesji nikt nie był karany 3 razy taką kartką pomarańczową. To jest takie ostrzeżenie, żeby ktoś, kto zachowuje się w sposób dziwny, ja nie widzę takiej absolutnie możliwości ani konieczności. Ale pewnego dnia, ja myślę, że ktoś to moje dziedzictwo zagospodaruje i powie, Leszczyński tu dobrze wszystko zrobił, skonfigurował. O co chodzi? No niektórzy już mieli pretensje. Pamiętacie Państwo, kto miał pretensje? Ziemia Nowosądecka, że już trzeba regulamin pisać i tak dalej. Dzisiaj Sejm jest uregulowany regulaminem. Ja coś powiem odnośnie też regulaminów, ale dzisiaj Sejm, działalność Sejmu, tego na Wiejskiej z regulaminem, to powinno, a kiedyś, co to było, drodzy Państwo, to była jedna z pierwszych konstytucji. Jeszcze raz przypomnę. Konstytucja z 13 maja 1791 roku o Sejmach i konstytucja przed konstytucją z 3 maja z 24 marca 1791 o Sejmikach. I to jest ranga konstytucji. Tu od razu Państwu też powiem, że nie pojawi się Wojciech Dobrzyński, to jest pan, który miał się zająć konstytuantą naszą, tą komisją, a dzisiaj mamy podjąć bardzo nie pojawi się też pan Styrna Kazimierz, czyli cała nasza komisja konstytucyjna, mam tylko dwie takie komisje. To jest komisja konstytucyjna i druga komisja to jest komisja regencyjna i pan Cezary Tousty jednoosobowo oczywiście dzisiaj jest i tam zreferuje. Natomiast no niestety ubolewam nad tym, że nie podebatujemy, jakie są owoce i mamy zadanie w takim razie trochę ułatwione, bo powinniśmy, ja tak uważam jako marszałek Sejmu, rozwiązać tą komisję konstytucyjną, a powołać Sejm Konstytucyjny, żebyśmy mieli przydomek w przyszłym roku, albo właściwie cały czas, Sejm Walny Konstytucyjny, prawda? Ponieważ przypomnę, że ta konstytucja z 13 maja 1791 i konstytucja 3 maja mówiła, że to, co uchwalono na Sejmie Czteroletnim, jest ważne 25 lat.
dlatego bardzo często różni tam państwo kołują, niektórzy mówią, że konfederacja zabroniona. Owszem, na 25 lat, to było logiczne, na 25 lat. I pierwszym Sejmem wybranym według tej nowej formuły, Sejmem, byśmy powiedzieli, jako pokłosie Sejmu Walnego czteroletniego, miał być Sejm zwołany w 1816 roku. Pamiętacie państwo, co się działo w 1816 roku? Ja może przypomnę. Otóż w 1815 roku był sławetny kongres wiedeński, w którym właściwie utrwalono obce mocarstwa, jak gdyby czując tą presję, że za rok będzie Sejm konstytucyjny w Polsce, a zabory już były, prawda? Zabory oznaczało, że zabrano nam państwowość. W związku z tym był kongres wiedeński, w którym obce mocarstwa usankcjonowały prawnie, ale oczywiście bez nas, no co w Jałcie, te rozbiory Polski. O tym się w ogóle w tym roku nie mówi, bo były dwa ważne elementy. Święte Przymierze, pamiętacie, w 1815, czyli na rok przed Sejmem, który się powinien był zwołać, w 16. I było Święte Przymierze, czyli kraje zachodnie, czyli monarchie zachodnie stwierdziły, że od tej pory po wsze czasy będą się kierować wartościami chrześcijańskimi. Tak? Święte Przymierze, 1815 rok. I drugie, Kongres Wiedeński, w którym zawarto, zresztą to Święte Przymierze też było zawarte w Wiedniu, Kongres Wiedeński, który powiedział, że sankcjonujemy to, co się stało w czasie, w 1995 roku, że Prusy, Austria i tam oczywiście Anglia, Francja, wszyscy to podpisali, prawda? To było rok przed... Tak się bano polskiej samorządności. Dlaczego to mówię? Bo za rok będzie 2016 rok. Czyli już niedługo. Będzie 2016. I ten rok, jako wielokrotność 25 lat, przypada, żeby nie było dzisiaj. Nawet gdybyśmy mieli ustawodawstwo znowu jakieś inne, to i tak w przyszłym roku trzeba by to zresetować tym Sejmem walnym konstytucyjnym. I nikt nie odważył się, chociaż państwo sami dobrze słyszycie i widzicie, że powoli w polskich mediach pojawiają się sugestie, żeby zmienić konstytucję. Ale to wyskakuje tak ad hoc, także tak ad hoc z nienacka. A prawda historyczna jest taka, że jeżeli dziedzictwo historyczne Sejmu Czteroletniego jest ważne, a jest ważne, też pamiętacie państwo, ja to już tłumaczyłem, że to był pierwszy raz Sejm, który ratyfikował wszystkie uchwały, ustawy, wtedy konstytucje się one nazywały, na sejmikach. I na 66 sejmików, 61 czy 2 ratyfikowały to, a 4 tylko się wstrzymały od głosu, nie zabrały głosu. Czyli to była miażdżąca przewaga po prostu ratyfikacji. I nikt dzisiaj nie może się odważyć, a już najmniej Sejm Grodziński zwołany przez Carycę, bo przez ostatnim Sejmem Walnym był Sejm Grodziński zwołany przez Carycę Katarzynę, prawda, która cofnęła te wszystkie ustawodawstwa i rozebrała nas. Ale on nie miał żadnej ratyfikacji, to jest nielegalne, prawda, z naszego punktu widzenia. Więc dopóki w tej samej formule nie zmienimy uchwał Sejmu Czteroletniego, w tej samej formule to mam na myśli, Sejm Walny ratyfikowany konstytucji czy uchwały przez sejmiki. Jeżeli w tej formule, bo zasada jest prosta prawa rzymskiego, w tej samej formule, co stworzyłeś, w tej samej formule musisz zmienić. Tak? Jeżeli aktem notarialnym coś stworzyłeś, to aktem notarialnym musisz zmienić i tak dalej. To obowiązuje zasada. Nie możesz ustawą coś zrobić, a potem rozporządzeniem tego zmienić. Nie da się. Po prostu prawo rzymskie jesteśmy z kultury łacińskiej. Drodzy Państwo, to było tylko wstęp, małe takie zagajenia Państwo. Jak ważny dzisiaj jest Sejm? My przechodzimy do historii, ja uważam. Ja tak uważam. Ja wiem, że niektórzy uważają, że może to jest za dużo patosu, za dużo tutaj moich słów, takich górnolotnych, a ja uważam, że nie. Ja powagą rodu Leszczyńskich mówię, że nie. Że przechodzimy do historii, jeżeli przegłosujemy dzisiaj po prostu głosowanie, czyli uchwałę Sansy o tym, że dodamy to słowo konstytucyjne, czyli że wtedy to, co uchwalimy, te prawa kardynalne, będą rangi konstytucji. Czyli nie będzie to uchwała Sansy. Ktoś powie, jak to my konstytucję opracujemy? Tak, ale my mamy tylko ambicję opracować tak zwane prawa kardynalne. Czyli na przykład życzymy sobie religii panującej chrześcijańskiej. Na przykład takie laudum, prawda? Takie laudum może być. Albo nie życzymy sobie czegoś tam i tego. Czyli my dajemy wytyczne takie konstytucyjne w takich prawach kardynalnych, którzy nasi przodkowie, albo nikt nie może być pozbawiony wolności bez procesu sądowego, prawda? Wracamy do naszych, albo incompatibilia, czyli nikt nie może zajmować więcej urzędów niż jeden, tak? Każdy następny pozbawia poprzedniego. To są nasze prawa kardynalne, bo my do nich wrócimy, tak? My do nich tylko wrócimy, my nie chcemy nic wymyślać. I te prawa kardynalne są tyle ważne, że to pochodzi od słowa cardinalis, czyli po łacinie znaczy zawiasy. My, żeby ustawić sobie dobrą potem konstytucję, bo jeszcze żyjemy w tej formule, którą wmówiono nam, że tylko jeden akt prawny musi regulować wszystko. No bo patrzcie Państwo, gdyby dzisiaj była konstytucja o Sejmie, o Trybunale Konstytucyjnym, inaczej by się to rozpatrywało. Czyli konstytucję trzeba rozumieć jako
kilkanaście, wtedy było 21 konstytucji na Sejmie Staroletnim, które regulowały cały system organizacji państwa. Gdybyśmy mieli taką konstytucję o Trybunale, to wtedy byśmy mówili, nie zmieniamy konstytucji, tylko zmieńmy konstytucję o Trybunale. Na przykład, mówię, prawda? Albo konstytucję o mediach. Nam są potrzebne konstytucje. Na przykład konstytucję o zasobach naturalnych, konstytucję o zdrowiu na przykład, konstytucję gospodarczą, tak? Nam są potrzebne tego typu fundamenty, że na przykład, i to jest prosta konstytucja, życzymy sobie wolności i tak dalej, na przykład bez koncesji. Na przykład, ja daję tylko przykłady. Jeżeli my tych praw kardynalnych, wtedy zrobiono ich 21, a my zrobimy tych praw kardynalnych nawet 40 w przyszłym roku, czy 30, bo będziecie państwo zgłaszać, to muszą być krótko. Popatrzcie na najkrótszą polską konstytucję. Incompatibilitas, konstytucja, tak się nazywała, 1505 rok w Radomiu. Jedno słowo i to była konstytucja, rangi konstytucji. To oznaczało, nie życzymy sobie, żeby ktoś zajmował w Królestwie Polskim więcej urzędów niż jeden. Każdy kolejny pozbawia poprzedniego. Taka była wykładnia, ale nazwa była incompatibilitas. Czyli jedno słowo definiowało, o co tu wszystkim chodzi. Gdyby dzisiaj to wdrożyć, mamy niesamowity porządek w Polsce, tak? Bo nie mamy już wtedy pani Kopacz, która jest szef partii, która jest premierem, czyli władzy wykonawczej, która jest posłem, która jest władzy. Ona musi się zdecydować. Na dzisiaj byłaby tylko premierem, bo według tej ustawy, konstytucji, ona pozbawiona byłaby poselstwa, nie mogłaby głosować w Sejmie i nie mogłaby być w partii, tak? Z automatu. Nie, że ona musi się zrzec. Drodzy Państwo, to jeszcze nie koniec zagajenia, bo chciałem dzisiaj bardzo serdecznie przywitać wszystkich, każdego z osobna, każdego. Każdy, kto poświęcił swój czas i poświęca w tej chwili swój intelekt dla dobra sejmowalnego i tego, co możemy stworzyć. Ale szczególnie witam dzisiaj, chciałem, bo za chwilę przejdę kamerą i chciałem, żeby każdy z Państwa się przedstawił. Każdy, nawet jak nie czuje się posłem, to niech powie, że jest uczestnikiem, ale chcielibyśmy. No jak odmówi, to oczywiście ja z tylnych... Zasadę wprowadzamy taką, że w naszym sejmach każdy marszałek siedzi zawsze z brzegu, za chwilę odwrócę kamerę, a widownia siedzi, jeżeli jest galeria z boku, albo na ostatnich ławach siedzi. No trochę wtedy nie słyszy dobrze, bo nie ma tu nagłośnienia, no ale taką przyjmijmy zasadę. Drodzy Państwo, szczególnie dzisiaj witam, za chwilę dojdę, do pana Jarosława Słowika, który przyjechał z Kanady i reprezentuje Sejm, pisany przez Y, tak jak nasi przodkowie, prawda? Sejmy, tak pisano, Sejmy przez Y. Sejm Polonii w Kanadzie, prawda? I kilka słów pan Jarosław na początku powie i odczyta swoje sancyty, bo one są bardzo profesjonalne, to mi zależy. Oczywiście, ja myślę, że może dobrze stanie się tradycją, jak, ja wiem, że to trochę zajmowanie czasu, ale jak co jakiś czas jakiś sejmik uroczyście się tutaj, że tak powiem, zaprezentuje w formie takiej, przepraszam za słowo, świeckiego ingresu, prawda? Czyli takiego świeckiego wejścia do formuły sejmowalnego, żeby te 50 ziem pewnego dnia się pojawiło. Bo jak się odliczymy, się zobaczymy, ile jest ziem, ale szacuję, że około między 15 a 20, to nie jest zły wynik, ale pamiętajmy, że jest nas 50 ziem. I pewnego dnia, jak będzie 50 ziem, nawet przez jedną osobę reprezentowanych, to będzie już bardzo dobrze, bo wtedy formułę pełnej sprawdzimy, a jeszcze jak do tego dojdą cztery pomocnicy, czyli będzie 5 z każdej ziemi, czyli 250, no to osiągniemy już po prostu apogeum. Także ja bym po prostu na początek przedstawił, bo to potem bardzo ułatwia, drodzy Państwo, jakbyście chwycili za kartki, marszałkowie, bardzo Was proszę, żeby tak, przepraszam za słowo znowu, zinwentaryzować dla Państwa i dla tych, co nas oglądają. I zaraz potem, po tym przywitaniu, bym prosił pana Jarosława Słowika, żeby podszedł i wręczył mi tutaj oryginalne, co się rzadko zdarza, Sejm Polonijny i pierwsze lauda, jakie są w Kanadzie podjęte, bo to chyba w ogóle w Kanadzie nie było Sejmu i Sejmików, żeby kilka słów na ten temat powiedział, żeby odczytał to, skomentował to, bo to jest bardzo ważne dla nas. Drodzy Państwo, 1/3 Polaków żyje za granicą, więc wydaje mi się, że jest to warte poświęcić w tej chwili, tym bardziej, że najbliższy Sejm Walny będzie 18, będzie już 3-dniowy, 18-20 marca w Rydzynie, w Wielkopolsce, w Pałacu Leszczyńskim. I, drodzy Państwo, tam robimy to w konwencji Sejmu Walnego Polonijnego, konstytucyjnego Polonijnego. Bo uważam, że Polonia też, mając 1/3, na naszym Sejmie reprezentuje 18% głosów, ale to może się oczywiście zmienić, ma prawo bardzo głośnym głosem wypowiadać się na Sejmie. Jest pewne norm, jeżeli Państwo zauważyliście, że PiS chyba wypowiedział się, że daje kilka miejsc w tej chwili w Senacie dla Polonii. Chyba bodajże od 6 do 10 już zadeklarowali na dzień dobry. Ja myślę, że nasza presja wymusiła na nich, że oni już chcą dawać 10 miejsc w Senacie. To jest 10%. My mamy 18%, prawda? A w tej chwili jest reprezentacja
no powiedzmy kilkuprocentowa, bo jest pan Jarosław, który reprezentuje nie tylko Kanadę, ale właściwie na niego ciężar i obarga w tej chwili jest los całej Polonii. No bo każdy będzie patrzył, jak głosuje Polonia kanadyjska, ponieważ pozostałych 8 Polonii jest nieobecnych, no to pan Jarosław będzie jakby tu siłą rzeczy postrzegany jako reprezentant Polonii, jego głos będzie widziany zupełnie inaczej, tym bardziej, że pan Jarosław wczoraj przyleciał z Kanady. Marszałek Sejmu Polonijnego wczoraj przyleciał z Kanady, czyli nie można powiedzieć, że już został przekapacony kilka dni, że był w Polsce, już mu się zmieniło. Nie, ma świeży umysł kanadyjski i widzi to przez pryzmat oczu Polonii kanadyjskiej. Więc ja pozwolę sobie teraz rzeczywiście zinwentaryzować, jak mogę, żebyście Państwo się przedstawili i z jakiej ziemi, to bym był wdzięczny. Tutaj rozpoznaje Pan Stefan Kanarski, tak? Ziemia. Tak. Ziemia, jak powiedzieliśmy. Marszałkiem ziemi częstochowską łyżkowskiej, nazywam się Stefan Kanarski. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy jest skromny, Jerzy Andrzej Zimny. Marszałek Sejmiku Powiatowego Ziemi Częstochowskiej Powiatowej. Dobrze przedstawiłem? Dobrze, jak ktoś się nie będzie, tutaj najpierw zacznę od marszałka. Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Wrocławskiej. Już Was muszę przesadzić, słuchajcie, Wrocław musi zdać sobie miejsce. Tak. Tu jest ziemia szczecińska, więc tu musisz, tu tak. Przyjdzie Pan Cezary. Dobra. To jest? Od razu przepraszam, tam jest wolne miejsce. No dobra. Panią znamy. Pani? Znamy Tarakiewicz. Dobrze, mogę Panią przeprosić tam dalej? No nie ma innego miejsca, będzie Pani musiała najwyżej sobie tutaj... Jak przyjdzie, to się przesiądę. Nie róbmy chaosu. Pani Beatko, proszę Pani. Niech Pani tam zajmie... No, ale moje miejsce jest zajęte. Ale tam dalej jest wolne. Proszę Pani. Będę miała jeszcze dalej do kamery. Ale to jest nieistotne. Proszę bardzo. Tak, proszę się przedstawić. Nazywam się Danuta Rakiewicz, reprezentuję tam Sejmik Ziemski Prowincjonalny Ziemi Koszalińsko-Sławieńskiej Wenedejskiej. Wenedejskiej, dziękuję. Pani Bada, jeżeli da powitę, Pani nie przesadzi, że dom sali pierwszą czerwę. Nie przesadzi się, bo Elżbieta Łubińska siedzi na moim miejscu. Ale tam dalej jest. Ale ja jestem numer 3 i siedziałam na tamtym miejscu, ona teraz tam usiadła, więc niech Pani ją przesadzi. Ja bardzo chętnie Pani ją. Sejm Polonijny Polaków w Kanadzie. Witamy jeszcze raz Panie Jarosław, witamy, na pokładzie. Jestem marszałkiem Sejmu Polińskiego i Prowincjonalnego Ziemi Rybnickiej na Obrzeżach Jarosławskiej. Jestem pierwszym asesorem Ziemi Rybnickiej, Andrzej Marcin Puszczak. Dziękuję. Poseł Ziemi Rybnickiej, Roman Fritz. Dziękuję. Witamy. Witamy. Tak, są.
Mariusz Szczepański, Ziemia Opolska, marszałek. Witamy, witamy, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Mirosław Kidziński, marszałek Sejmiku Prowincjonalnego Ziemi Kłodzko-Wałbrzyskiej. Dziękuję, witamy. Bogdan Marynia, Sejmik Prowincjonalny Kłodzko-Wałbrzyski, powiat Świdnica. O, witamy powiat Świdnica. Widzę, że Państwo już powolutku też powiaty, drodzy Państwo. Ja wiem, że ktoś powie, że to jest mała reprezentacja, ale ja uważam, weźcie poprawkę, że jest okres świąteczny. Weźcie i wcale nie jest taka mała reprezentacja. Także jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. No i co, drodzy Państwo, ja bym chciał za chwilę odczytać porządek, ale chyba Państwo pozwolicie, że zanim odczytam ten porządek, to skrótowej fergule, chyba że ktoś ma przeciw, żeby Pan Jarosław Słowik albo jakąś inną propozycję zabrał głos, odczytał to, co zrobiono w Kanadzie, bo drodzy Państwo, Kanada to jest potężny obszar, tam jest bodajże 12 chyba z prowincji, tak? Pani Jarkujka, tam jest prowincji? 10 z prowincji. Zobaczcie, każda z tych prowincji jest chyba większa niż Polska, więc to jest dowód na w ten sposób, że potrafiliśmy jako Sejm Walny spróbować zorganizować Polonię w Kanadzie, ale ten sam system będzie rozwiązał każdej Polonii, czyli i w Stanach Zjednoczonych, czyli mówimy tu o Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, mówimy tu o Australii, etc., etc. Już nie przedłużam, panie Jarosławie. Wiem, że pan wie, że wystąpienie na Sejmie Walnym, ale bardzo pana proszę, tu panu zostawię. A pan ma też swój diariusz, także bardzo proszę, że pan kilka słów. Można się spytać, czy inni marszałkowie też mogą przedstawić lądę? Tak, mogą, bo pani przysłała. Kiedy? Wie pani co? Ja mam pani tutaj, żeby było jasne. Tak. Bo jeżeli pan może przedstawić laudę, to może inni marszałkowie także. Tak, ale wie pani co, to by bardzo przedłużyło. Natomiast jeżeli może tak zrobimy, możemy zrobimy tak, pani Beato, zrobimy tak. Żeby nie pan, pani Janku, chwilę jeszcze poczeka, rzeczywiście. Ja otrzymałem tylko lauda, może ten system rzeczywiście zrobię jeszcze zanim pani, bo bym bardzo prosił, żeby pani podnosiła jednak tą niebieską kartkę, dobra? Żeby się uczyć, bo słuchajcie, jak ktoś przyjeżdża z taką butą i taki da, że on ma tu nie ten rząd i tak dalej, to co pani Beata próbuje tutaj, jakby powiedzieć, wprowadzać takie nowe porządki, to jest niedobrze. Nikt nie będzie dobrze, że o, nikt nie będzie dobrze rządził, bardzo dobrze, panie Kudrowski. Nikt nie będzie dobrze rządził, jak się nie służy. Przerwał, o, pan przerwał, przewija pan wszystkich. Zapraszamy pana. Drodzy Państwo, pan Kudrowski chciał, no widzicie, podniósł niebieską kartkę i w tym momencie muszę przerwać i dopuścić go do głosu. Tak to działa, bo tu wiem, że chodzi o głos, prawda? Chodzi o głos, tak? Panie marszałku, coś nam tu brakuje na tej sali. A ja mam krzyż przywieziony z Brukseli, jeden z trzech. To jest krzyż przywieziony z Brukseli, ze śmietnika. Chciałbym, żeby on nam towarzyszył w obradach. Jak starzy nasi ojcowie mówili, bez Boga ani do wroga. Przekazuję panu, żebyś pan był godny. Rozumiem, że wypożycza pan na... Tak. Proszę państwa, no nie będę się państwa pytał, ja akceptuję, ponieważ... Rzeczywiście symbol, który nam daj pani towarzyszy, nie wiem, czy mu się da. Musi mi też pomóc, słuchajcie, drodzy Państwo. Połóżmy na... Nie, moment, ja to poprawię. Tak, pan poprawi. Drodzy Państwo... Pamiętacie Państwo niepomnicę i pamiętacie Państwo intronizację, także... A, pan tutaj, no widzicie, bardzo dobrze. Także zaraz panu dam głos, tylko proszę Państwa, nie wchodźcie w polemikę światopoglądową, bo ja znam stanowisko Ziemi Opolskiej, to nic nie zakłóca. To znaczy nie chcę wchodzić w polemikę światopoglądową. Ja może powiem inaczej, zanim panu oddam głos lub nie, bo nie chcę w tą polemikę światopoglądową. Zróbmy tak. Nie było to w porządku obrad, ale jest na tyle ważne, że ja dopuszczam to głosowanie. Chciałbym, żeby Państwo już chwycili za kartki. Czy jest zgoda, lub nie ma zgody, lub wstrzymuje się, żeby ten krzyż tutaj wisiał dzisiaj podczas obrad. Więc przegłosujemy to lub nie i przesądzimy tą sprawę w sposób sejmowy. Nie, że ktoś przyszedł, narzucił nam... Panie marszałku, czy mogę uzasadnić? Tak, zaraz, dopuszczę. Będzie debata w tej sprawie. Czy mogę uzasadnić? Słuchajcie, za chwileczkę. Już wziąłem ten głos i pana też Szczytyńskiego mam głos. Drodzy Państwo, ponieważ będzie głosowanie, kartki już macie, dopuszczam w tej sprawie debatę, ale w tej debacie krótkie proszę tylko sformułowanie, bo nie możemy zrobić głosowania bez debaty. Jeżeli widzę, że jest głos debaty, dopuszczam. Ale umówmy się, nie róbmy tyrady,
bo to musi być, że ziemia się zgadza lub nie zgadza i krótkie uzasadnienia, ale nie róbmy teologicznej. Czyli umówmy się, że daję 5 minut każdemu. Kto w takim razie do debaty chce wystąpić? Nie, debaty, kto chce? 1, 2. Dobrze, czyli po 5 minut obydwu panów. Zamykam zgłoszenia, tylko ci dwaj panowie mogą. Jeżeli, proszę Państwa, używacie nazwiska uczestnika tych obrad, to ten uczestnik ma prawo do głosu też. Czyli jeżeli ktoś by użył tu nazwisko pana Słowika, to pan Słowik z automatu ma prawo, nikt mu nie może odmówić, sprostowania i tak dalej. Czyli jeżeli używacie nazwiska, tutaj liczcie się z tym, że ktoś ma dwa razy dłuższy czas niż wy, żeby rzecz wyjaśnić, tak? Żeby się ktoś odnosił do tego. Także proszę unikać takich raczej personalnych zwrotów. To w takim razie, może pan był pierwszy, to pan Szczytyński, ja chyba że przekazuję. Proszę bardzo, w takim razie. W tej sprawie, ale mówić na temat i 5 minut ja zaczynam liczyć, dobrze? Ja myślę, proszę Państwa, że Jerzy Zimny, poseł ziemski powiatu częstochowskiego. Ja myślę, że w tej sprawie, proszę Państwa, nie mamy co debatować. Powiem bardzo krótko. Jesteśmy ostatnim wielkim i potężnym narodem Europy, w którym religia rzymskokatolicka przetrwała w swojej żywej postaci. I ten krzyż, który tu wisi, stoi na przecięciu interesów Rosji i Niemiec. Dlatego w Polsce jest tak, jak jest. I on ma wisieć wszędzie. Nie możemy pozwolić na to, żeby tego krzyża, obecności krzyża, nie mówię o Chrystusie, nie mówię o religii, obecności krzyża nie może nie być w państwie polskim. Proszę Państwa, można być Polakiem, będąc osobą niewierzącą. Można. Można być Polakiem, mając poglądy lewicowe, prawicowe, albo nie mając w ogóle rozeznania w tej kwestii. Ale nie można być Polakiem, jeśli nie uzna się historycznej i organizacyjnej roli Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Jeśli ktoś nie przyjmuje tego systemu wartości, wypisuje się z Polski. Dziękuję. Proszę Panie. Proszę. Chciał Pan zabrać głos? 5 minut. Tak jest.